Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie, ziom. Cześć, witam cię detailingowy dziadzia. Dzisiaj ze mną szczotka od Workstaffa do mycia wnętrza felg. Na swoich jej nie testowałem. Dlaczego? Dlatego, że jest mega sztuczna. Fajnie zapakowana, bo jak dojedzie, nie pognieci ci się. Do czego zmierzam? No, sprawia wrażenie bardzo delikatnej. Bardzo. Dlaczego? Dlatego, że ma bardzo cieniutkie, to są żyłki. Inaczej się tego nie da nazwać. To są żyłki. Porównam ją do Wikana. I tu jest całkiem inna bajka. Całkiem te żyłki, w ogóle jest inny splot. Te żyłki są jakby takie, kurczę, no sprawiają wrażenie no delikatniejszych, bardziej takich miękkich, chociaż tutaj też jest fajnie, ale to mówię, no to nie będzie ciągnąć wody, no nie ma mowy i dlatego tak kupiłem, bo kupiłem. No i widzisz, no zobacz jaki kropling. Ha! Widzisz co jest grane? Nie ma wody. Tu tej wody mamy zdecydowanie więcej, bo są w takich jakby kępkach i tę wodę trzyma, co jest dużym plusem. Tu tego nie mamy, zobacz. Wszystko spływa jak po kaczce. No ale nic, pobawimy się. Osobiście na dzień dobry, jakbym miał już wybierać, to wybrałbym Wikana, bo przejeżdżając naprawdę czuję, no jest inny, taki ten, jest, nie jest tak chamsko sztuczny, można powiedzieć. O, w ten może sposób. Czuję, że tato się będzie prawdopodobnie solidnie wyginała, jeżeli chodzi o włos, oczywiście, ten żyłkowy sztuczny. Dobra, teraz sobie wezmę, przygotuję sprzęt, a ciebie zapraszam do dalszej części filmu. Zobacz, jak wygląda mycie tym łobuziakiem.
Na początku myślałem, że będzie z tego dno i wodorostu, jest bardzo sztywna. Nie trzymała wody, ale słuchaj, po dwóch, trzech użyciach zmieniła się diametralnie. Naprawdę. Zaczęła trzymać wodę, czyli te żyłki, sztuczne włosy, można powiedzieć, że jakby zdjęło tę powłokę, zrobiły się szorstkie, więc trzymają wodę. Mycie tą szczotką. Fajnie. Naprawdę fajnie. Minimalne chlapanie. Jest sztuczna, wiadomo, czy będzie rysować. Jak większość. I teraz tu jest odwieczne pytanie. Czy jest lepsza od EZ? No nie. No nie. No tutaj jest inna, no tu, no, no właśnie, jest inna bajka. Ale jest blisko. Także, no na chwilę obecną do EZ nic nie ma podjazdu. I tutaj nasuwa się kolejna rzecz. Właśnie. Jak z tym łobuziakiem. No jak myślisz? No jak myślisz? Zdecydowanie fajniejsza. Ta chlapie niemiłosiernie. Niby ma miękki ten sztuczny włos, ale to jest mistrz chlapania, naprawdę. W porównaniu do reszty to jest mistrz chlapania, bo ma zbite w taką jakby spiralę i no chlapie okropnie. Ja już kiedyś mówiłem, że po EZ zaraz właśnie ta szczota i też mówiłem, że nie jest to żadne cudo. To nie jest tak, że to jest idealna szczotka do mycia felg. No nie. Idealnych chyba jeszcze nie wymyślono. No, tutaj EZ bryluje. No to można powiedzieć, że tu jest naprawdę już, można powiedzieć, że prawie, że idealnie. Albo w sumie można powiedzieć, że idealnie, bo jakość mycia, miękkość i wybieranie tego brudu, no to jest najwyższy level. Ale w porównaniu do EZ ta szczota leży i kwiczy. Naprawdę. Na chwilę obecną, zaraz po EZ, to jest mój nowy król. Ta szczota. Naprawdę. Miękkość, jej jest tak dużo i pierwsze mycie może nie jest za fantastyczne, ale jak wjeżdżasz w wnętrze felgi, masz uczucie, że jest tego włosa dużo i że rzeczywiście on po kilku myciach robi się troszeczkę inny. Naprawdę taki bardziej miękki i cieszy mnie to, bo ja, moim zdaniem, to jest tak, że ona jak jest nowa, wiadomo, nie wiem, czym powlekane są one te żyłeczki, może niczym, ale po użyciu i myciu wnętrza felg wiadomo, że te mikro, bo dla mnie to są żyłki, one na pewno się rysują i stają się takie szorstkie z zadziorkami. Oczywiście nasze oko tego nie wyłapie, ale widać, że trzyma więcej wody. Osobiście, jakbym miał wybrać, zdecydowanie ta. Czyli na chwilę obecną, jeżeli chodzi o szczotki, król i tutaj jest kolejna workstaffa. A ja długo tam spojrzałem, bo tam leżała. Nie chciało mi się za nią brać, bo mówię, kurde, taka szorstka, jakaś sztywna. I teraz tak, bawię się nią już prawie 2 miesiące. Myślę, że to najwyższa pora, żeby móc już coś powiedzieć o tej szczotce. I film zobaczysz, bo u mnie jest 2 stycznia 2024, a ty pewnie lato, późna wiosna i wtedy będę cały czas nią jechał, nawet te swoje już trudno. Co zrobić? Na życie, na życie. I wtedy nagram też film w propozycji. Znaczy w propozycji filmu, o, będzie filmik, jak ma się po jakimś ponad pół roku. Czy ten włos, nie wiem, pozaginał się, czy rzeczywiście po takim półrocznym myciu daje radę. Oczywiście, jakby to było na myjni, to też zużycie jest inne. Jak codziennie wjeżdża inne auto, inny gruz, tak samo u mnie, no, będzie to jechane na moich autach. Czyli 3 sztunie czasu do czasu od znajomego auto. No dobra, słuchaj, żeby nie przedłużać. Zajebista, naprawdę zajebista szczota. Nie wiem jak ta mini, ale czuję, że podobnie, dlatego, że ma prawdopodobnie ten sam włos sztuczny, żyłkowy. Super. I co fajniejsze, że mocno robi pianę, ze względu że na ilość tych włosów. Tu, jeżeli chodzi o pianę, w porównaniu z tą, to leżymy. Wikan fajny. Kiedyś było takie boom na tego Wikana, ja przetestowałem i rzeczywiście miękkość, ale nie ma szczoty, która by tak chyba chlapała. Przez tę elastyczność i to, że tak
spiralnie, można powiedzieć, jest ten włos tak zawijany, tak dziwnie, że widać tutaj te przestrzenie, te segmenty. Także kurczę, no w tym momencie zdecydowanie ta szczota. Naprawdę fajna, super. Jakość wykonania. Słuchaj, no nic się nie dzieje. A, i w wikanie czego brakuje? Miałem zamontować i nie zamontowałem. Oczywiście tej osłonki, że jak dojeżdżasz do felgi, a zdarza się nie raz, nie dwa, i nie pisz mi, że ci się nie udało, każdemu, kto myje felgę, na pewno zahaczył oto tą rączką właśnie. A tu rzeczywiście ta uszczela jest grubaśna. Fajnie, tu nieraz tym, może są nawet gdzieś jakieś obicia, no nie, ale delikatnie nieraz tam zajechałem. Nawet trzymanie tej a tej jest kolosalna różnica. Tu jest fajnie wyważona, co jest też ważne, ze względu na większą chyba rączkę i delikatniejszy włos. Tutaj ta, no kurczę, rączka jest delikatna i to tak ciąży, jest słabo wyważona. No dobra. Zapraszam Cię do propozycji filmu. Jak nie zapomnę, postaram Ci się pokazać na szybko, jak wygląda szczotka, jeżeli chodzi o zużycie po ponad pół roku. Fajna, naprawdę fajna. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia...